Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie. Nazywam się Beata Rydzimska i jestem autorką bloga Vademecum Blogera i Moda na Bio. A teraz chciałam Was zaprosić na tutorial, w którym pokażę, jak przygotowuję właśnie dzięki takiemu fajnemu narzędziu w bardzo szybki sposób miniaturki do moich filmów na YouTubie. I to takie miniaturki, które wpisują się w obecny trend, które przykuwają wzrok, które mają przykuwać uwagę i wykonuję je kilkoma kliknięciami i właściwie nie tracę na to za dużo czasu, a to wszystko dzięki narzędziu, w które ostatnio zainwestowałam, ale to nie była duża inwestycja, natomiast no po prostu widzę, że to pozwala mi zaoszczędzić sporo czasu i hurtowo powymieniać miniaturki na takie bardziej przykuwające uwagę, na takie bardziej w clickbaitowym, w takim YouTube'owym stylu. Więc już zapraszam na tutorial, żeby się nie rozgadywać. Dzień dobry, a ja chciałam Wam pokazać takie narzędzie, w którym można przygotować właśnie takie, może bardziej ostatnio jak są w modzie, czy jak jest trend na YouTubie, ikonki, miniaturki do swoich filmów na YouTubie. Tutaj to jest mój kanał szydełkowo-makramowy i te dwa ostatnie filmy, widzicie, one mają troszeczkę inne te miniaturki, może jeszcze muszę tutaj dopracować swoją technikę, ale takie miniaturki się tworzy bardzo szybko właśnie w tym narzędziu, które zaraz Wam pokażę. A tutaj dla porównania tworzyłam takie właśnie miniaturki w Canwie według tego samego schematu, ale one są troszeczkę mniej czytelne, tytuł jest może mniej czytelny, mniej zwraca uwagę, mniej jest w takim trendzie, jaki obecnie obowiązuje na YouTubie. I właśnie zainwestowałam w takie narzędzie, żeby po prostu zaoszczędzić czas, bo o ile można sobie stworzyć właśnie jakiś taki fajny schemat w Canwie, to po prostu w tym narzędziu, i teraz Wam pokażę to narzędzie, ona się nazywa Blaster Online, w tym narzędziu po prostu no tworzymy, mam już gotowe schematy właśnie tylko miniaturek na YouTube'a i wystarczy po prostu wziąć sobie taki schemat, go podmienić i w tym momencie właśnie ja wykupiłam sobie taki plan na lifetime plan, czyli po prostu zapłaciłam raz 20 euro, czyli to jest mniej niż 100 polskich złotych i po prostu mam dostęp, mam to podłączone, to narzędzie z moimi kanałami na YouTubie. I teraz pokażę Wam, jak działa to narzędzie, bo można sobie w nim stworzyć miniaturki do filmów, które dopiero chcemy opublikować na YouTubie, ale to, co jest fajne, że w momencie, kiedy po prostu połączycie sobie to narzędzie z kanałem na YouTubie, czy swoimi kanałami na YouTubie, bo ja tutaj mam kilka właśnie kanałów i te trzy kanały są połączone i w tym momencie po prostu wchodzicie w Thumbnail Creator, czyli kreator takich miniaturek do YouTuba i wybieracie sobie i tutaj dopiero co właśnie testuję to narzędzie i tutaj zobaczcie, o te wszystkie filmy jeszcze tutaj nie zmieniłam w tym narzędziu. Tutaj o, już zmieniłam sobie w tym narzędziu właśnie miniaturkę, więc tutaj się pojawia jest na niebiesko. No i teraz powiedzmy, żebym chciała zmienić sobie miniaturkę do jakiegoś z filmów. O, dlaczego nie wykorzystujesz swojego potencjału? O, więc klikam w tym momencie na ten film. On jest zaznaczony. Tutaj mogę sobie też zobaczyć, co w nim było. On mi się tutaj uruchamia, bo to są filmy, które jakiś czas temu właśnie nagrałam, więc może nie pamiętam, no ale tutaj u góry mi się pojawia i teraz po prostu jestem na tym filmie, mogę wymienić to, uwolnić swój potencjał, klikam na next step, następny krok i w tym momencie po prostu on mi tutaj podsuwa kilka schematów, miniaturek. Tutaj oczywiście twórcy mówią, że to będzie, tu jest oczywiście, pojawiają się tutoriale, jak to zrobić. Tutaj twórcy mówią, że tutaj sztuczna inteligencja podsuwa, tak naprawdę wybierają jakieś trzy filmiki, które tutaj trzy etykietki, które tutaj można wykorzystać, ale po prostu możemy sobie przejrzeć, o właśnie, i powiedzmy, że wybiorę sobie, jak uwolnić, więc tytuł filmu, dlaczego nie wykorzystujesz w pełni swojego potencjału, więc ja sobie tutaj może ten tytuł skopiuję, o, uwolnij swój potencjał, więc teraz wybiorę sobie właśnie jakąś ikonkę i tutaj mogę sobie wybrać i tutaj te, które są na zielono, mogę kliknąć na use template, użyj templatkę, więc właśnie zastanawiam się, trudna decyzja. Te z kolei na fioletowo są dostępne w modelu abonamentowym, więc tutaj chyba jest też 1 euro miesięcznie trzeba dorzucić, no ale ja na razie zostaję w takim, już sobie dosyć ułatwiłam pracę, zostaję w tym właśnie zakresie, więc powiedzmy, że dlaczego nie wykorzystuję w pełni swojego potencjału, o powiedzmy, że no chociażby wezmę tą templatkę. Więc klikam sobie w tą templatkę i będę ją edytować i pokażę Wam, jakie to jest proste i jeszcze pokażę Wam inne narzędzie, które nam się tutaj może przydać w połączeniu właśnie z tą aplikacją Blaster Online, bo chodzi właśnie o to, żeby mieć swoje własne selfie tutaj w takiej miniaturce. Więc, o, więc w tym momencie zawsze tutaj się włącza jakiś tutorial, no i tutaj jestem, wczytała mi się właśnie tutaj ta moja templatka, więc o, zobaczcie, tutaj on szczytuje jednocześnie właśnie
tą miniaturkę, która już jest, więc ja ją sobie po prostu wykasuję, czyli tylko klikam na delete, czyli właśnie uwolni swój potencjał. Więc tutaj mogę sobie zmienić, dlaczego nie wykorzystujesz, może będzie bardziej przemawiał tytuł, dlaczego nie wykorzystujesz, nie wykorzystujesz swojego. W każdym, właśnie jak to działa, po prostu klikamy, o jestem, swojego potencjału i teraz nie mam EU. W pełni swojego potencjału. No i teraz właśnie, w momencie, kiedy chcę edytować dany napis, mogę tutaj ciągnąć, rozciągać go albo po prostu przesuwać, zmniejszać, chwytając za rożek, to narzędzie działa tak jak wszystkie takie typowe programy graficzne, które są powszechnie stosowane, więc tutaj jakby w miarę logicznie to działa, tylko że po prostu już taki mamy napis wstępnie skonfigurowany i tutaj słówko wykorzystujesz, zastanawiam się, a strasznie długie wyszło. Dlaczego nie wykorzystujesz? I tak zastanawiam się, czy gdybym nie zrobiła właśnie o w ten sposób. I teraz zobaczcie, w momencie, kiedy jestem w jakimś napisie, to już to wyczaiłam, mogę zmienić czcionkę, na przykład ta Suez One, to ona akurat ma polskie znaki, mogę tutaj się wymieniać jakieś czcionki, ona taką na przykład, bo to akurat, o, czy mogę co zrobić, coś takiego, więc mogę tutaj wymieniać czcionki, Suez One, wrócę do tej Suez One i teraz mogę sobie na przykład wyśrodkować, wyjustować w tą czy inną stronę, czy wyboldować na przykład napis, więc mogę sobie dowolnie tutaj ten napis edytować. Tutaj mogę zmienić sobie czcionkę, aha, to jest czcionka z Alpha Slab i mogę też zmienić na tą Suez, czyli wymienię i zrobię sobie, tutaj wpiszę Suez One. Zobaczymy, czy, aha, ale ta Suez One nie ma polskich, więc nie ma polskiego E, więc zobaczymy tą Alpha Slab One. Zostawimy to Alpha Slab One, ale mogę na przykład zwiększyć wielkość tej czcionki. O, zobaczcie tutaj. Więc tutaj po prostu to jest zwyczajny, taki banalny edytor, który mogę sobie wykorzystać, który mogę sobie dowolnie ten napis ustawiać. No i oczywiście tutaj mogę się bawić tłem, ale najpierw może pokażę Wam, to jest najciekawsze właśnie te takie, bo to, co zwraca uwagę w tych miniaturkach na YouTubie, to są właśnie to, że mamy jakąś taką własną facjatę, która się wykrzywia, uśmiecha, więc ja mam tutaj takie narzędzie i najczęściej właśnie po prostu mamy jakieś tło i nakładamy swoją własną facjatę wyciętą z jakiegoś innego zdjęcia i tutaj takie fajne narzędzie, które nazywa się Remove Background, czyli remove.bg. On mi się zaraz włącza po francusku, ale chodzi o to, że po prostu pobieracie sobie dowolne zdjęcie, czyli tutaj właśnie załadujcie sobie zdjęcie, czyli upload, czyli tutaj ładuję sobie zdjęcie, czyli on mnie automatycznie przenosi do moich zasobów. Teraz zastanawiam się, gdzie ja mam te zdjęcia. O, i tutaj na przykład biorę jakieś takie zdjęcie z własną facjatą. O, na przykład, i tutaj możemy próbować, więc zobaczymy, co to da, więc i on wycina tło. I teraz zobaczcie, jeżeli na przykład tutaj nie wytnie czegoś, można tutaj wejść w tym narzędziu i jeszcze kliknąć na przykład na gumkę i coś tutaj wymazać. O, jak tutaj coś jest, to mogę powymazywać na przykład. No i w tym momencie, kiedy uważamy, że jest wymazane, po prostu télécharger po francusku, czyli po prostu no, załaduj zdjęcie, więc tutaj to mi się zdjęcie tutaj zapisało już tutaj i teraz przeskakuję do tego Blastera online. No i teraz wracam do Blastera, tutaj klikam sobie na tą panią, bo ja niekoniecznie chcę właśnie pokazywać ją na swojej miniaturce i klikam tutaj, mamy, zobaczcie, właśnie nie pokazałam, mamy tutaj to wszystko, co możemy edytować w ramach takiej miniaturki, czyli image i tutaj mogę sobie upload image, dodać swój własny image, no powiedzmy, że wezmę taką miniaturkę. Oczywiście tutaj lepiej strzelić jakieś takie może jakieś takie bardziej przebojowe miny, pobawić się z tymi selfie, no ale powiedzmy, że niech będzie to tak troszeczkę się takie skromne zdjęcie tutaj schowana w szalu. Dlaczego nie wykorzystujesz swojego potencjału? Więc niech będzie. Teraz jeszcze Wam pokażę, jeżeli chodzi o, to jest coś fajnego, shape. I shape, tutaj mamy różne kształty, mamy różne, o właśnie, i taka jest cutouts. To tutaj są właśnie cutouts, czyli takie wycięcia, więc tutaj możemy sobie coś takiego właśnie
popróbować różne formy, o, na przykład o jakiś taki szympans. Jeżeli Wam się nie podoba, to od razu op, kasujemy. Albo szukamy czegoś innego, co się kojarzy z potencjałem, z przebojowością, żeby dodać jakąś taką właśnie ikonkę. Co ja tutaj mogłabym dodać? Więc to po prostu trzeba troszeczkę pokombinować, ale można właśnie jakieś takie, o, na przykład coś takiego. Więc po prostu tutaj są różne formy, które mogę sobie dodawać. Zobaczcie jeszcze shape. Co jeszcze mogłoby pasować do potencjału? Tak się zastanawiam właśnie. Czasami trzeba po prostu kliknąć, żeby zobaczyć, co to jest. O, na przykład taki może z pieniędzmi. Pieniądze zwracają uwagę na YouTubie. No powiedzmy, że niech będzie to. I teraz zobaczcie, jeżeli chodzi o background. Jeżeli chodzi o background BG, czyli w tle, mogę wymienić sobie kolor. Na przykład mogę wymienić sobie na jakiś taki, ale tamten poprzedni był fajny, więc jeżeli chcę cofnąć, o, klikam, cofnij i wracam do poprzedniego koloru. No teraz oczywiście chodzi o to, żeby to jakoś poustawiać. Dlaczego nie wykorzystujesz, a może powinnam napisać, może tak, powinnam dodać jeszcze jeden tekst. I tutaj zrobię nie. Dorzucę jeszcze jedną linię. Czyli ten tekst chciałabym, żeby był na biało, więc zmieniam sobie kolor na, tutaj mogę pipetką pobrać na przykład biały i on ma tutaj taki fajny właśnie też, żeby był wyróżniający, wyróżniał się z tła, shadow można dodać, albo można dodać stroke. Stroke, czyli właśnie taką oprawę, obramowanie, które sprawia, że ten tekst jest dużo bardziej czytelny. I mogę sobie to nie właśnie bardziej rozciągnąć, a z kolei to nie wymarzę tutaj. Wykorzystujesz, o. I w tym momencie mogę się bawić. I w tym momencie mam właśnie, to chodzi o to, żeby teraz to dopasować. Dlaczego nie wykorzystujesz swojego potencjału? I ta ręka tutaj, co ja mogę z nią zrobić? Mogę jeszcze ją zmniejszyć. O, w ten sposób. Bo potencjał przekłada się na pieniążki, powiedzmy, że jest jakaś logika w tej alegorii. Teraz co mogę? Mogę tutaj sobie... Ten napis jest w ogóle już fajnie ułożony, tak żeby był czytelny, więc może lepiej nie przestawiać, żeby to mniej czasu zajmowało, może po prostu lepiej no, nie za bardzo manipulować tym napisem, no ale powiedzmy, że... Aha, nie chwyciłam dobrej rzeczy. Dlaczego nie? To nie może jest rzeczywiście zbyt przeogromne. I zobaczcie, o. O, powiedzmy, że niech będzie w ten sposób, a widzę, że ja sobie tak tutaj wpływam nad... O, w ten sposób sobie tutaj przesunę. Czyli takim banalną właściwie metodą przesuwania. I teraz zobaczcie, jeszcze tutaj opcja layer, czyli po prostu mogę na przykład dany napis wysyłać do przodu, do tyłu, także po prostu można się bawić w nawarstwach. Właściwie to są te wszystkie elementy, które znajdziecie w programach graficznych typu Canva i w bardzo prosty sposób można je wykorzystać, ale to jakby mamy wszystko już tutaj zebrane w jednym miejscu i w tym momencie, kiedy powiedzmy, że uważam, że jest w miarę to dopracowane, klikam na Save as JPG i tutaj zapisuję sobie Save and Continue i on mi zaraz to podmieni na moim YouTubie. Ja jeszcze lubię sobie to, jak dojdę. Właśnie tutaj zawsze jest, pojawia się tutorial, no ale o, tak wygląda mniej więcej ta miniaturka tutaj na podglądzie. To jest też ważne, jak miniaturki wyglądają na podglądzie. No powiedzmy, niech będzie. I w tym momencie klikam na Publish. O, zobaczcie. I tu mnie informuje, że to może zająć właśnie z 6 godzin, zanim YouTube uwzględni tą miniaturkę. Więc żebyśmy po prostu się nie niecierpliwili, klikam Publish Now. OK. I tutaj OK. Zostało zatwierdzone. I teraz mogę tutaj sobie zobaczyć w... Jeżeli chcę zmienić dla innego filmu, znowu przechodzę Thumbnail Creator. No i teraz już poszukam i już tutaj jest na YouTubie właśnie dodana ta ikonka. Uwolnij swój potencjał, dlaczego nie wykorzystuję swojego potencjału, więc to wygląda w ten sposób. A tutaj widzę, mam jeszcze kilka innych filmów na YouTubie. Dla porównania to jest taka moja grafika zrobiona w Canwie, a tutaj zrobiona w tym Blaster Online. Po prostu dużo szybciej się takie grafiki tworzy i można później według jednego schematu
jechać i o tyle, że po prostu mam tutaj, mogę tutaj bezpośrednio już bez grzebania w YouTubie zmieniać miniaturki swoich filmów, no i po prostu mogę robić je w takim stylu, który może w kanwie tak spontanicznie mi to nie wychodzi, a tutaj po prostu w momencie, kiedy wybiorę sobie filmik, przechodzę i od razu mam całą listę pomysłów o tym, jak przełamywałam się do nagrywania wideo. A tutaj po prostu mam całą taką listę pomysłów, które już są mniej więcej w takim schemacie YouTube'owym, które mogę wykorzystać. I tutaj no, polecam właśnie wykorzystanie tego narzędzia Remove Background, czyli tutaj remove.bg. I w ten sposób robicie sobie mnóstwo selfie, może takich bardziej wyrazistych, tak jak są tutaj, nie takie uśmiechnięte, takie z jajem, że tak powiem. Ja to tak trochę nieśmiało tutaj w tym selfie, tak się kryję w tym szalu, ale po prostu robicie sobie serię selfie, przepuszczacie przez to narzędzie Remove Background i później wrzucacie właśnie na do takiego już gotowego schematu w Blaster Online, czy chociażby w Canwie też można coś takiego zrobić, a to narzędzie po prostu jest o tyle fajne, że no już nie musicie kombinować, jak ten napis skonstruować, tylko podmienić i od razu przechodzicie i od razu to zostaje wysłane na YouTube'a, więc to jest po prostu oszczędność czasu, ale niekoniecznie tutaj jest też możliwość, tylko jeszcze tego nie, że tak powiem, jeszcze mam dużo, dużo rzeczy, dużo swoich własnych filmów na YouTubie już powiązanych, których chciałabym wymienić swoje miniaturki, muszę sporo swoich własnych filmów przelecić, ale jest tutaj też możliwość po prostu stworzenia takiej grafiki od zera, czyli bez nawiązania do jakiegoś konkretnego filmu. I takie grafiki, jak widzieliście, mogę sobie zapisać, można sobie zapisać i w ten sposób można również użyć do wpisu na blogu i po prostu walnąć taką fajną grafikę. One może są troszeczkę takie, no, takie clickbaitowe, bardzo clickbaitowe. Może jeżeli chodzi o taki aspekt wizualny, to właśnie one tutaj mniej dbają o estetykę, bardziej o to, żeby były krzyczące, bardziej żeby po prostu był ten haczyk, który przyciąga widza, ale właśnie o to chodzi na YouTubie i tutaj twórcy tego narzędzia mówią, że to właśnie ta miniaturka sprzedaje film, no a im lepiej Wam się uda sprzedać film, tym więcej można podczepić reklam i dostatecznie więcej jakieś mieć wpływy chociażby z własnego kanału na YouTubie. Więc ja, że tak powiem, właśnie w tej optyce zainwestowałam w to narzędzie, teraz jeszcze muszę te wszystkie ikonki sobie podmieniać i no i dalej nagrywać kolejne filmy. No a ja dziękuję serdecznie, no i oczywiście zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, a właściwie tych kanałów mam kilka, ale w tym momencie właśnie koncentruję się na kanale Beata Rydzimska, Szydełko i Makrama, także będę ogromnie wdzięczna za subskrypcję i do usłyszenia!